Słuchajcie, nareszcie po paru miesiącach ciężkich prac, walki ze sprzętem i własnym lenistwem udało nam się zmontować calutki kajtów. Witam też wszystkich. Myślę, że będziecie mieli możliwość zobaczenia tego, co się działo w ubiegłym sezonie nad naszym pięknym morzem. Fale, wiaterek, różne miejsca. To wszystko dla Was. Najlepsi zawodnicy, przypuszczalnie najlepsze triki ubiegłego sezonu w małej ampułce. Przez ponad dwa miesiące razem z Szyszakiem i z Marchewą zbieraliśmy dla Was ten materiał. I teraz właśnie chcielibyśmy specjalnie Wam go pokazać. Oglądajcie Kajtur. Oglądajcie Kajtur. Dzięki uprzejmości naszych koleżków z ABC dostaliśmy od nich ponton, jeszcze wzięliśmy skuter i zobaczycie pokrótce, co się działo na Mewiej Wyspie. Mewia Wyspa wzięła swoją nazwę stąd, że za każdym razem, gdy się pojawia przy niskim stanie wody, zlatują tam chmary mew i innych ptaków. Mankament jest taki, że ta mała wysepka jest zawsze totalnie Mimo bólu, szczypania w oczy i tego wszystkiego, o czym mówił Ciziol, przeżyliśmy to jakoś w miarę, leczymy się do dnia dzisiejszego z tego wszystkiego, ale myślę, że materiał może Wam się podobać. Piękny pokaz siły Wiktora Borsuka, Arka Jeżołkowskiego i jeszcze paru person, które do nas dojechały na ten mały, śmieszny, wystający kawałek ziemi. Jak sami zobaczycie, Borsuk daje sobie całkiem nieźle radę. Chłopak prawdopodobnie niedługo będzie mistrzem świata, a może już jest, się okaże. Oglądajcie ten mało pachnący, lecz bardzo cieplutki materiał. W tym momencie siedzimy sobie u mnie 18 godzin po melanżu, a on dalej nie wie, co ma robić, nie? Na szczęście udało mi się wygrać wszystko, w czym brałem udział. Dwie edycje Ford Kite Cup, jak i również Quicksilver Kite Jam. Poza tym nakręciliśmy coś fajnego z chłopakami z Kite Touru. Hardcore taki siedział,
Jezus, ja już nie mogę, nie, ja już nie mogę, po prostu nie mogę. Wspaniałą miejscówką byłyby na przykład Merie Wyspy, gdyby nie ten smród straszny, który po prostu mnie dobija. Musiałem wyrzucić część rzeczy, które zabrałem ze sobą na filmowanie na moich wyspach. I jeszcze cały czas kręcają Maćkowi, że ten, że chodzi z Karoliną. No zobacz, zobacz, no widzisz, moja dziewczyna, kolejny punkt, kolejny punkt. No w tym roku sponsorował mnie Nash, Divers, Ford, Ida Kain, tak jak zresztą widać. No w przyszłym roku zapowiada się jeszcze lepiej. W tym momencie oglądacie Kajtur i mam nadzieję, że wam się spodoba i zasponsorujecie go w przyszłym roku. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, był taki lekko secret spot za chałupami. Sesyjka dość udana, fajna pogoda, dobry wiatr, był też grill, kiełbasy. Dzięki uprzejmości firmy Divers mieliśmy też do dyspozycji skuter. Zobaczcie sami, piękna pogoda, zacny wiatr, niesamowite tłumy na wszystkich kempingach, a my leciutko na boku, kręcąc ten materiał. Na snowkajcie, to jak już mi było zimno, mówią, idź do samochodu, tam jest taki karton i kręci ile chcesz, ty lolków, nie? No i taki karton mi ciągle, nie? I już zapomniałem, że przyjechałeś po snowkajtować. I chłopaki sobie tam se uczyli sami, nie? No jedźmy równo z nim teraz, tylko bliżej, bliżej jestem. Tak żebym miał odpowiednie. Byliśmy również na zawodach w Łebie, Ford Kite Cup, to jedna z edycji całej serii zawodów, które odbywały się w tym roku nad morzem. Pierwszego dnia niestety pogoda nie dopisała, było brzydko, padał deszcz. W sobotę w ogóle nie było wiatru, więc w ogóle się nic nie odbyło, żeśmy się nudzili. A w niedzielę było pięknie i wszyscy cudownie wymiatali. Piękna sesja niedzielna z tych zawodów, piękna walka najlepszych polskich kajterów o pierwsze miejsce w jednej z edycji Forda.
a oprócz tego parę krótkich wywiadów z czołówką naszego kraju. Jakie tam udało ci się wyczesać triki i co ogólnie sądzisz o zawodach? Nasze zawody były całkiem przyjemne. Pierwszy dzień był taki typowy, czyli lało, białe różnie, więc jesteśmy tego przyzwyczajeni, że pogoda jest do dupy. W piątek był wiaterek, udało się rozegrać pojedynczą całą eliminację i prawie całą podwójną. Powiedz, co się ciekawego działo, jak ci się podobało i co się w ogóle tutaj dzieje. No to i to się... z twojego punktu widzenia oczywiście, bo my w miarę wiemy. Przyjechało kilku chłopaków z swoimi fajnymi, zdmuchanymi spadochronami kolorowymi. Troszkę wieje nam tu dzisiaj i jest całkiem niezła jazda w sumie. Powiedz nam, Janciu, co ci się tutaj działo w czasie tych trzech dni, bo ponoć jakiś kitesurfing uprawiałeś, w ogóle te bajery, prawda to czy fałsz? No w sumie prawda. Dzisiaj jest ostatni dzień z trzydniowych zawodów Forda. Rozegraliśmy parę fajnych i parę niefajnych konkurencji, więc jak... Czemu niefajnych? Co się działo, Janu? Panie, nie trąb pan tą trąbką. Powiedz nam, Maciej, co się tutaj działo i jak tam twoje zadania na wodzie poszły? No więc dzisiejszy dzień zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo skończyliśmy późno. Nie miałem siły na nic w finale, niestety nie udało się drugie miejsce, ale to nie jest źle. No potem zaczęliśmy kolejne konkurencje, ponieważ to jest wyścig szczurów, czyli ile konkurencji damy radę zrobić jednego dnia. Grubo, co? Nie za dużo tych zadań dali wam na jeden dzionek? No, ja to się dzisiaj nie nadaję, szczerze mówiąc, na takie ilości. No przecież wczoraj grzeczny byłeś z tego, co kojarzę. Bardzo grzeczny, ja jestem zawsze grzeczny. Powiedz nam, Wiktoria, co się tutaj działo pokrótce, jak ci się podobały zawody i co ci się udało nam przyczesać, jeśli chodzi o trikasy? No przede wszystkim freestyle, triki standardowe do blinda i do rapt, tam rayleigh, S-bendy, kite loopy. A teraz ciśniemy cały dzień inne konkurencje. Na początku był... co było na początku? Na początku był Adam i Ewa i jabłko, które gdzieś zginęło. O, mamy tu jeszcze jednego chętnego do akcji. Fajnie. To ty też nam, Aruś, powiedz może, co się działo ciekawego i co tam... Czemu jesteś w damskiej bluzie w ogóle? To... męska? No tak jak już było to powiedziane wcześniej, zgromadziliśmy się tutaj, aby ocenić poziom zawodników. Zawody przebiegają bardzo fajnie, dopisały nam dwa wieczne dni. Poziom wysoki, dość. Kilka zaskakujących werdyktów. Także uważam, że chyba bardzo pozytywnie. To może zapytamy jeszcze naszego kolegi Nosa, co sądzi... Nozy. Najmniej Grzegorz w ogóle. Oczywiście, Grzegorz to... Oficjalnie. Tak jest, dokładnie. Oficjalnie pojedziemy teraz z bajerą. Panie Grzegorzu, taka krótka piłka z mojej strony. Kto nie, tutaj... Nie kto... Troszkę mnie zirytował hit, który jechałem z Murphym, bo mieliśmy, no tak kurzyło fest z 8 do 9,5 węzła. Miałem 13 waru, Nobilasa 132 na 41, no i byłem ciut przepałowany, nie mogłem nic odjechać. Znaczy odjechałem kilka popisów, no ale sędziowie nie uznali ich za zbyt fajne. No trochę uważam, że stempel nie powinien przy takim sztormie puszczać zawodów. To jest zbyt niebezpieczne, to ma być zabawa, przyjemnie. No jak jest powyżej 8,5 węzła, to sądzę, że już kategorycznie powinno się zabronić tej zabawy.
całkiem ciekawie. Przede wszystkim dopisał nam wiatr, prawda? Prawda. Prawda. Używałem całkiem fajnego kajta, na którym mogłem robić fajne triki. No, najfajniejsze było duże wow w publiczności i potem 30 gratulacji po hicie. No, myślę, że... No, za co były te gratulacje? Co tam się działo? Powiedz nam dokładnie, jaki manewr przeczesałeś. No, był to kite drop slim chance, czyli kręcimy kajta w jedną stronę, obracamy się w drugą, a jeszcze w czasie obrotu przełapujemy bar i lądujemy z tylnią nogą do przodu. Powiedz krótsze, dlaczego chciałeś zabić swojego kolegę świstaka? Ciężko paki dziewczyny, bo to jest mój kolega z teamu i on nie chciał przejechać, nie? No to wskoczyłem na niego, aby se trochę uspokoił, nie? Który twoim zdaniem ty jako obiektywnie sam możesz stwierdzić najlepszy trika, z jakiego przyłoiłeś na tych zawodach? Ja najlepszy mój trik była frontside'owa flat trójka, którą ani raz nie zepsułem. A potem jakiś tam kite loop, a nie wiem, to se podobało więcej dziewczynom niż mi. Piękna sesja już nad morza, nie na zatoce, nagrywana Karwia. Okazało się, że są dość fajne fale, chłopaki postanowili pływać. Bardzo fajna ekipa, piękny wiatr i naprawdę zacne fale na naszym pięknym polskim morzu, które nie są zbyt częste. Wcześniej musieliśmy wypchać skuter około 100 metrów w kierunku plaży. No nie było to łatwe, ale na szczęście było dużo chłopa i się udało. Pozdrowienia dla Korka z Krakowa, dzięki za skuterek na sesję w Karwi. Rockin' and rollin', you'll never go far, man. Get your ass over the trigger, get a real job, man. You're 27, you're 27 years old, man. Look at yourself, you got nothing and you laugh up a clown, man. Spinning poison. You're true. Wielkiego akwenu całej ekipy z Trójmiasta, dla której wielkie pozdrowienia. Krótka sesja Koziego i Batmana. W sezonie 2007 w Polsce nad wyraz dużo spędziłem czasu właśnie na wybrzeżu. W zeszłym roku prawie w ogóle mnie nie było oprócz zawodów. W tym roku starałem się jednak popływać w Polsce.
Jeżeli tylko jest dobry kierunek, to najlepszą miejscówką jak dla mnie na wybrzeżu to jest Rewa. Zawsze można tu znaleźć płaską wodę po jednej lub po drugiej stronie cypla. No i jeżeli tylko jest odpowiedni kierunek wiatru, to niczego więcej nie potrzeba. Na pewno polski kajt się coraz bardziej rozwija, jest coraz więcej lepszych zawodników, nowi, młodsi zawodnicy, a polska czołówka coraz lepiej wypada na arenie międzynarodowej. Masoperia to kolejne fajne miejsce, w którym byliśmy. Dla tych, co nie wiedzą, jest to kemping przed jastarnią. Na miejscu chłopaki ustawili sobie raila i małą hopkę do robienia przeróżnych trikasów. Ogromny progres w tym sezonie wszystkich zawodników. Parę lat temu jeszcze mało kto interesował się zasuwaniem po railach czy jakichś boksach na wodzie. Na dzień dzisiejszy możemy zobaczyć, jak chłopaki dają rady zasuwać po całkiem niemałych konstrukcjach na Masoperii. Zobaczcie to. Kolejny piękny dzień, kolejna piękna impreza, Coalition Loser Contest 2007. Same zawody dobrze zorganizowane, zarówno zawody kajtowe, jak i deskorolkowe, jak również zawody pseudo sumo w śmiesznych garniturkach z gumy. Oprócz tego dość ciekawa, o ile nie najlepsza, sesja nocna. Rzeźbiliśmy i czekaliśmy na ten dzień, żeby można było to zrobić dość długo. Nie był on najbardziej sprzyjający, bo niestety w nocy padał deszcz. Ale myślę, że wyszło naprawdę zacnie. Zobaczcie, co się działo w nocy, gdy wszystkie dzieci spały, a my o mało co, żeśmy się tam nie zatłukli na śmierć.
tegorocznym plebiscycie na najlepszego zawodnika Kite Tour 2007. Niestety po bardzo ciężkiej walce musieliśmy przyznać to miejsce gościowi nie z tego kraju. Numero uno w Kite Tourze 2007, Marek Zach, Ostrawa. Zacne piwo, fajna miejscowa zwana Stodolni. Dostajesz złoty medal, chłopaku, w kategorii mega zawodnik. Wszędzie pełno, wszędzie dużo, zawsze pod ręką. He mistake me for somebody who was liable. For more than many murders, LA's a war field. We keep eating war shields. Streets keep souls, young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down. Homie and the police always trying to pin some bullets on. I keep away from fools, they do crime in the track. Cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. That I did not do, you know who, the boys in blue. There they go with their assumptions, slavery's over. Let us have something, why you wanna pull me over? Cause I'm bumpin', I just made a new song. My profession is music, your profession is protection with gas. Then use it on him, when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sales to stuff you in. Zapaleńców, którym się zdaje, że kitesurfing to taki łatwy sport i mało inwazyjny i w ogóle niekontuzyjny. Troszeczkę glebek dla oczyźwienia, to naprawdę boli. Specjalnie dla was Pain! W Davos, gdzie właśnie za nami powoli słońce chowa się za góry, chciałem pożegnać, podziękować, połączyć to wszystko do kupy sponsorom tej akcji, czyli firmie Divers, Nobile, Idakain, wszystkim bazom, wszystkim ludziom i każdemu, kto pomógł choć troszeczkę w stworzeniu tego. Wyszło jak wyszło, zawsze może być lepiej, zawsze może być gorzej. No nie da się ukryć, że na pewno nie udało nam się wszystkich złapać w obiektyw.
Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Czy było dobrze, czy było źle, nie będziemy tego my komentować. Na pewno goście, którzy nic nie robią i siedzą na fotelach przed swoimi komputerami, będą dużo komentować na forach. To nas naprawdę bardzo mało interesuje. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli. Przyłożyli rękę i przynajmniej się uśmiechali. Chciałbym tutaj może siat syfu, nie? Ale Zatoka jest tak z***nym miejscem, że mnie łeby boli od tego wszystkiego. Siedzimy tutaj trochę ciemny jest na tej pince. Tutaj miecha i przytyliśmy po 5 kilo. Ruchu nie ma żadnego. To było k***a zima teraz. Chyba k***a gadu. No coś kosztem czegoś, nie? Najlepsze triki z tego sezonu specjalnie dla was. Za drobniaki. Tamtego sezonu! Dwa dni pływasz. Nie, wyłączcie tą trąbkę, żeśmy tutaj pewnie tam robimy. Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy, była Mewia Wyspa. Jest to taka mierzeja, która pojawia się przy niskim stanie wody pomiędzy Rewą a chałupami. To jest. Dobry, dobry! No i teraz mogę rozmawiać. Żeby tak nie pójść, tutaj nie zostawało. Tylko szybko, bo teściowie na obiadku muszę dołączyć. Nie, krótką bajerę jakoś, co się działo i problemy, żeby byli wszyscy. W Rewie byliśmy z Kozim i z Batmanem. Jeden i drugi dają nieźle rady, są coraz lepsi i pewnie będą niedługo najlepsi. Wszyscy będą najlepsi, to będą chcieli mieć duże pierwsze podium. Pierdolenie, przepraszam, to pierdolenie. Wchodzą na finał, tam co mi Twixik, witamy w programie Twixik, a go nazywa Filip Dymkowski, a.k.a. Smoki. Na zawodach Coalition Losers mogliśmy zobaczyć zmagania wszędzie najlepsi, najbardziej, kurwa. Wychodzi, to jest najbardziej przerwana produkcja świata, kurwa. Nie, popierdoliło nam się, to nie on, to jest Łukasz, jego brat. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, szczególnie też Szyszakowi i Marchewie. Niestety nie ma ich z nami, bo zajęci są własnymi interesami. Zawody są bardzo przyjemne, dużo ładnych dziewczyn jest na plaży. Świstak, ale ty nie powinieneś się interesować innymi dziewczynami, z tego co wiemy, masz chyba jakoś na stałe. Tak, tak, mam, którego pozdrawiam. No i czas zakończyć tą kaprawą bajerę, bo trwa już to tak długo, że już mnie boli kręgosłup, coś mi wyrosło w krtani, co może spowodować, że nie będę przypuszczalnie komentował zawodów w tym roku. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli. Snickers, Twixik. A teraz chyba najbardziej przez wszystkich lubiana część filmu, czyli gleby, upadki, wypadki, potknięcia, zadrapania, ból, łez i krew. I ze studia z bagna Twixik. Mamy nadzieję, że za rok będzie ich jeszcze więcej. Postaramy się trochę bardziej może do tej roboty przyłożyć, a może będzie po prostu więcej wiatru, więcej słońca i będziemy mieli ułatwione zadanie, nie będziemy musieli tyrać po jajka w wodzie w bardzo ciężkich warunkach. Za drobniaki! I były fajne zawody, tak? Tak sądzimy. Tak? Mhm. Tak, tak, tak. Tak. No i co, to wszystko? Tak. Kamera stop. Wielkie, wielkie podziękowania dla firmy Divers, dla firmy Nobile oraz Dakine. Bez nich nic by się nie udało. Dobra,
tak musi się dziać. Czemu cały czas ma miejsce wśród nas? Jeszcze masz włączoną? Rafał? To jeszcze moonwalka pierdolę. Ja też chcę! Jedziesz, jedziesz tu. Dobra, dzięki Rafał. Dziękujemy ślicznie.